Trwa kampania wyborcza. 28 czerwca rozpoczną się powszechne wybory na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach kampanii prezydenckiej Kłodzko odwiedził kandydat lewicy na prezydenta Robert Biedroń, którego powitał wiceprzewodniczący SLD powiatu kłodzkiego Adam Łącki. Witam wszystkich, którzy z nim przybyli spoza ziemi kłodzkiej. Moi drodzy, witamy Was na ziemi kłodzkiej, która jest jednym z największych powiatów w Polsce. 14 gmin, 5 uzdrowisk. A zarazem to piękna ziemia jest, ma szczególne problemy w tych czasach trudnych koronawirusa. Wymaga pomocy i wsparcia. Wizyta poświęcona była głównie służbom mundurowym, których dotknęła ustawa dramatycznie obniżająca im emerytury i renty. W ramach tak zwanej ustawy dezubekizacyjnej, ustawy, która odbierała prawa nabyte, odzierała z godności, nie tylko finansowej, ale także tej godności ludzkiej, dziesiątki tysięcy żołnierzy i dziesiątki tysięcy pracowników służb mundurowych i ich rodzin. Najczęściej to nieszczęście spotykało tych, którzy nie mieli nic wspólnego z reżimem minionej epoki. To nieszczęście, to poniżenie obecnej władzy w postaci odebrania ich tych rent i emerytów spotykało zwykłych pracowników, którzy poświęcali się dla dobra ojczyzny. Wśród gości głos zabrał major rezerwy Straży Granicznej Wojciech Mikusek, były przewodniczący Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Kłodzku. Od tej ustawy każdy z nich nie ma prawa jak gdyby się odwołać. Dzisiaj, jeżeli sprawy sądowe jakiekolwiek przebiegają, są sprawami sądowymi przewlekłymi i tak prawdę mówiąc nie ma generalnie żadnych rozwiązań. Pełnią służbę, nie jesteśmy ani czerwoni, ani zieloni, ani kolorowi. Jesteśmy po prostu służbami mundurowymi, które wypełniają swoje zadania przydzielone przez ustawy. I tak powinniśmy do tego podchodzić. Jeśli zostanę prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, przywrócę prawa nabyte dla wszystkich służb mundurowych. Kandydat na prezydenta Robert Biedroń w tym dniu odwiedził jeszcze Bielawę, Wałbrzych i Wrocław.